Cześć, witajcie na kanale Rezerwy, w kolejnym odcinku Ark Survival Evolve na mapie Genesis. I to jest taki odcinek ostatni mówiący o tym, o co chodzi w Genesis, o co chodzi w tym dodatku, bo tutaj chciałbym wam powiedzieć, co jest tak naprawdę celem całej gry, jak to jest z tymi bossami, bo w poprzednich odcinkach troszkę się pomyliłem, jeszcze wtedy było za mało informacji, więc dzisiaj też pewne sprostowania i wytłumaczę wam, o co chodzi z tymi wszystkimi misjami, czy są mapy tutaj w grze i jaki jest ogólny po prostu cel gry. Także zapraszam was do oglądania, zostawcie łapkę w górę, komentujcie i zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Głównym celem gry jest robienie misji. Misji w terminalach takich jak te. Tych terminali jest na mapie dużo rozsianych, ale żeby je łatwo znaleźć, możemy też przejść do tego menu i zależnie od tego, na jakim biomie jesteśmy, możemy zaznaczyć sobie daną misję, nawet zobaczyć, co trzeba dokładnie będzie zrobić, ile dostaniemy za to punktów. Będzie też zaznaczone, czy już misję wykonaliśmy, czy nie, i możemy sobie tutaj zrobić track mission. Dzięki temu będziemy, tak jak tutaj, nakierowani, zaraz zobaczycie. O, widzicie, mam że 22 metry, nakierowanie, gdzie dokładnie to jest. Żeby się poruszać między biomami, to tak jak wam mówiłem, musimy używać teleportacji i zmieniać się tutaj nasze miejsca. Na przykład możemy sobie wybrać teleport to bog i w miejsce sobie zaznaczamy, czy chcemy być na północy mapy, na południu i tak dalej, i tak dalej. Niestety od razu mówię, że te kierunki nie zawsze działają. Możemy kliknąć na S, a zrespimy się gdzieś na E. Także tutaj programiści wpisali złe kody i złe kordy, gdzie mamy się pojawiać, i to nie działa zawsze dobrze. I o co chodzi z tymi różnymi mapami? Tak jak sobie popatrzycie tutaj, to mamy mapę podzieloną na kilka różnych mniejszych. I to tutaj trzeba powiedzieć, że fabuła gry polega na tym, że to nie są mapy. My obecnie jesteśmy w symulacjach. Każda z tych map to jest symulacja, która polega jakby na takim przechodzeniu pewnych etapów, pewnych poziomów. I dlatego jak klikamy na Helenę, zaraz wam też pokażę jedną z misji, powiem mniej więcej, czego możecie się spodziewać. To mamy tutaj napisane, że ten biom będzie easy, medium, hard, hard, very hard i tak dalej, więc możemy mniej więcej określić, jak będziemy, jak trudno będzie. Mimo tego, że na biomie easy jest naprawdę bardzo ciężko i wydaje mi się, że jest ciężej niż na biomie wulkanicznym, chociaż na wulkanicznym z kolei ciężko troszkę może zbudować bazę by było. Natomiast gra polega ogólnie na tym, żeby się teleportować po to, żeby szukać różnych przedmiotów w różnych miejscach. Na przykład, jeżeli chcemy znaleźć obsydian olej, no to na zimowej mapie albo na wulkanicznej znajdziemy, na innych tego nie ma. Także chodzi o to, żeby ciągle przemieszczać się między tymi symulacjami, zbierać jakieś surowce, a bazę tak naprawdę mieć gdzieś w jednym miejscu. Jeszcze tylko koniecznie muszę dodać, że jeżeli się teleportujemy, to wszystko, co mamy na sobie, będzie również z nami teleportowane. I wszystkie dinozaury, które tutaj będą, oraz ludzie z naszego tribu, z naszego klanu, również się teleportują. Na tym okręgu, jak widzicie, on jest dosyć spory. Także czasami, jak będziecie się teleportować, to uważajcie, żeby nie zrobić tego na środku waszej bazy, żeby wszystkie wasze dino nie zostały również teleportowane. Tym bardziej, że jeżeli przenosimy się z tymi większymi dinozaurami, to jest to po prostu pobagowane strasznie i one mogą gdzieś być jakoś mega daleko albo się nie teleportować. Jakoś to tak działa, raz nie działa. I cel gry, tak jak powiedziałem, polega na tym, żeby robić te misje, i musimy zrobić wszystkie misje, jeżeli będziemy chcieli przejść grę i dostać się do final bossa, o którym za chwilkę. Klikamy sobie tutaj na naszą Helenę i mamy coś takiego final test, gamma, beta i alfa. To polega na tym, że jeżeli będziemy mieli 50 misji, 58 misji zrobionych, no to będziemy mogli się teleportować do ostatecznego testu, czyli the final test, i tam będziemy mogli podjąć walkę z bossem. I tutaj, tak jak wam powiedziałem, odcinek o Muderze, że to jest boss, to jest boss, ale tak troszeczkę nie do końca. Ten final test nie polega na tym, żeby walczyć, czy będziemy na tym final teście walczyć z Muderem, ale on nie jest tym bossem. Bossem jest Zordon, którego widzieliście na trailerze. Ja nazywam go Zordon, czyli ta taka fioletowa głowa, która też przypominała wam Transformersa.
I no tutaj jeszcze ciężko mi powiedzieć, jest bardzo mało informacji o tym w Wikipedii, a ja z kolei nie lubię robić fabuły i jakichś walk z bossami na komendach, nie lubię czegoś takiego, więc my ogólnie gramy z widzami na serwerze po to, żeby sobie to odkryć i żebym mógł wam nagrać to, jak my to po prostu odkrywamy, a nie jak ja wszystko wiem, jak to zrobić. Dlatego jak się przeniesiemy do tego bossa, to tak jest taka teoria, że mamy pięć różnych, to się nazywa w ogóle VR boss, czyli wirtualna rzeczywistość, no chodzi o te symulacje i tak dalej. Mamy pięć różnych walk, pięć różnych stref walki i na każdej będzie coś innego. Prawdopodobnie w pierwszej będzie Alpha Trike, w trzeciej będzie Mudder, czyli właśnie ten podwodny boss, będzie chyba też Deathworm i no i nie pamiętam co tam do końca będzie, no i chyba będzie też ten boss, czyli ten powiązany tutaj w fabule z tym Rockwellem i tak dalej, ale tutaj jeszcze tego tak do końca nie wiem, więc celem naszej misji jest, naszej gry jest wykonywanie misji i zbieranie tych naszych punktów. Za każdą misję, oprócz tego, że dostajemy te punkty heksagonowe, to dostajemy też różnego rodzaju przedmioty. I zależnie od misji tych punktów będzie więcej lub mniej. I oprócz tych heksagonowych punktów dostajemy też różne przedmioty. Ja na przykład, jak robiliśmy jedną misję z widzami, mi się udało jako ostatniemu przeżyć tą misję. Wszyscy tam umarli, ale im się akurat udało na szczęście, to będzie też jeden odcinek z tego i dostałem nagrody za to i w tym miałem na przykład 3 tekowe helmety za tą misję, ona nie była jakoś ekstremalnie trudna, 3 tekowe helmety, przy czym ja ich i tak nie mogę założyć, nie wiem dlatego, czy nie posiadam engramu, bo nie posiadam, czy dlaczego, że tam miałem 80 poziom na tym naszym serwerze. Ale właśnie możemy oprócz punktów dostać też wypasione nagrody. I misje polegają, misje są różne. Widzicie, rozpoczniemy sobie teraz tą misję. Tutaj będziemy mieli wyścig nosorożcy. I chciałbym wam pokazać, że jak zaczynamy misję, to czasami zostaniemy przeniesieni w pewien sposób. O, tak jak tutaj. I będziemy się ścigać. Natomiast misje są kompletnie różne. 2, 1. Tutaj tak sobie troszkę przeszkodziłem. O, dobra. I o. Czekajcie, bo tu ciężko jest. O. I misje są bardzo różne. Ta misja polega na wyścigu i jest sporo misji polegających na wyścigu. Natomiast są też misje inne, takie fajne, ale na przykład próbowałem jedną zrobić, ale mega trudna. To są misje typu, o, ładnie zbagowane. Typu polowanie. Polowanie będzie polegać troszkę tak jak w, to jest taka gra z polowaniem, kiedyś tam nagrywałem jakiś odcinek, Hunter Wild, nie pamiętam jak się nazywa, taka, że polujemy na różne zwierzęta, to tutaj na tym samym to będzie polegało i na pewno to będę też wam nagrywał, musimy na przykład znaleźć i zabić krokodyla, ale nie zwykłego krokodyla, tylko takiego krokodyla jakiegoś kurde potężnego, który ma chyba 900 tysięcy życia i ja próbowałem to się podjąć, musiałem uciekać, bo było trudno, albo jakiegoś na przykład spinozaura później będziecie musieli zabić. Są też takie misje, właśnie ta jedna misja, z której zdobyłem tą nagrodę, te helmety, polega na tym, że musimy pokonać falę przeciwników. Podczas takiej misji my dostajemy bronie, automatycznie one leżą na ziemi, musimy je podnosić i tymi brońmi walczyć z falami przeciwników. To będą dinozaury, to będą bossy, to będzie na przykład Broodmother, to będzie Megapithecus, to będzie smog, czyli różnego rodzaju bossy. I my będziemy mieli zwiększone obrażenia, natomiast te dinozaury będą zadawały troszkę, no nie wiem czy mi się uda, bo no jeszcze mam 30 sekund. Dobra, jest. I one będą nam z kolei zadawać mniejsze obrażenia. Dobra, udało się, udało się. Dostaliśmy za to 600 punktów. I jakieś tam nagrody. Tutaj chyba akurat tymi nagrodami to jest to. Czyli nagrody bardzo, bardzo słabe. To zależy po prostu od kategorii misji. Są też inne rzeczy, na przykład zagraj w kosza Dodo. Na przykład są takie misje, także jest tego bardzo, bardzo dużo i no będą z tego na pewno odcinki. Wydaje mi się, że to będzie dosyć fajne dla was do oglądania.
Oczywiście, słuchajcie, jest jeszcze cały czas mało czasu po tym, jak wszedł update, więc ja się mogę z czymś mylić, więc to wszystko będę prostował w następnych odcinkach, w kolejnych po prostu odcinkach, jak będziemy to wszystko robić, jak będzie więcej informacji. Ale jeżeli już teraz wiecie, że coś źle powiedziałem, to nie piszcie Eraser tutaj źle powiedziałeś, tylko napiszcie źle tutaj powiedziałeś, to się robi tak i tak. To wtedy będzie konstruktywna krytyka i przynajmniej inni widzowie będą mogli zobaczyć ten komentarz i będą po prostu wtedy lepiej wszystko wiedzieli. W następnych odcinkach już będą takie fragmenty mojej rozgrywki ze streamów, na których gram z widzami na moim serwerze, na którym tam zapraszałem subskrybentów z Twitcha. Tam będziemy robić różne rzeczy, będziemy oswajać, robić misje, mam nadzieję, że też właśnie walkę z bossem, także całą fabułę. I dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi i do zobaczenia. Pozdrowienia i cześć.